No witam Was, kochani, na kanale YouTube'a Rodzina Januszy. Gotuję. Chciałabym pokazać dzisiaj po prostu, no, jak gotuję dzisiejszy obiad. Będzie to gulasz z ziemniakami i surówką. Chodzi o sam gulasz, bo ziemniaki, wiadomo, każdy umie gotować. Dlatego też zapraszam na ten kanał, na oglądanie i subskrypcję, bo już mamy 1100 obserwujących. Dążymy do tego, żeby było jeszcze więcej. No i do oglądania całych filmików, do tego, abyście dawali kciuczki do góry. Zdarzają się kciuki na dół, co prawda zawsze jeden, ale jest, no trudno. Kochani, więc teraz chcę pokazać produkty. Pewnie dużo osób zna tą potrawę, no ale chcę pokazać, jak rodzina Januszy gotuje, je. Tutaj mamy warzywka, zawsze do sosów dodaję warzywa. Ja je za chwilę pokroję, no i tutaj mamy mięsko pokrojone. Mamy jakieś tam przyprawy, dodamy sobie. No i kochani, teraz chwilę z Wami pobędę. Pokroję niektóre rzeczy, a potem się na chwilę rozłączymy i wtedy po prostu pokażę dalszy ciąg, jak pokroję wszystko. Więc sobie pokroimy troszeczkę pietruszki, natki. Ona jest zawsze dobra we wszystkim. Zdrowa jest, bo obniża ciśnienie prawdopodobnie. Także zachęcam. Resztę położymy sobie, bo może nam się przyda jeszcze. Teraz pokroimy sobie w paseczki por. Już go umyłam wcześniej. Pokroimy sobie por. O. Por daje też takiego smaku. Pamiętam, moja mama kiedyś pilnowała dziecka i gotowała tam obiadki i zrobiła jakieś mięsko w samym porze. Dużo pora skroiła. Matko, jak mi dała spróbować ten sam sosik, jeszcze nie przyprawiony, to mnie gruczoły ślinowe bolały. Por jest super, tyle że on się tam czasami właśnie odbija trochę. I teraz, kochani, na chwilę się rozłączę, aż potrę te warzywa i za chwilę magią internetu znowu będziemy razem. No i cóż, moi kochani, mamy już wszystko pokrojone, warzywka, dużo warzyw. Przepraszam. Teraz przeniosę kamerkę tutaj, żeby było widać moją kuchenkę, czyli o. I teraz włączymy sobie, kochani, kuchenkę. Tak. Damy troszkę oleju do garczka. Mam taki rondelek i w tym rondelku lubię robić sosy. Damy troszkę tłuszczu, za dużo nie damy. O. Teraz jak to nam się rozgrzeje, w międzyczasie posolimy mięsko. Tak. Pieprzyku damy. Dobra. I damy tej przyprawy. Tutaj mamy jeszcze taką przyprawę. Czosnek z natką pietruszki. Troszkę taki posmak czosnku będzie. O, chociaż ja czosnku tak nie bardzo lubię, ale taka niewielka ilość myślę, że jest dobra. To sobie pomieszamy to mięsko, żeby się po prostu obtoczyły wszystkie kawałki tą solą, pieprzem. I teraz jak nam się już rozgrzeje porządnie garczek, wrzucimy to mięsko i kochani, może ja wezmę kamerę do góry, żeby mnie było widać teraz. I kochani, obsmażymy je na brązowo. Później dodamy do tego, jak już obsmażone będzie, dodamy do tego wszystkie warzywka nasze i wtedy zalejemy je wodą
I to będzie się dusiło przez dłuższy czas. Ale na razie teraz popatrzymy, jak kładę mięso, jak ono się smaży. No i cóż, do dzieła. Myślę, że dobrze widać moją kuchnię. Kuchenkę znaczy się. Pewnie już będzie skowyrczyć. Pewnie. To jest taki miły dźwięk. O. Chyba troszkę za mało tłuszczu dałam. Damy troszkę więcej. Dobra. Tak. O. Dobra, on się tak podsmaży troszkę. My umyjemy talerzyk. Ładnie. Może to być czasami na wizji nawet. A. Tak. Może na chwilę się rozłączymy. Halo, gdzie jesteście? Na chwilę się rozłączymy. Ja poczekam, aż to mięso takie brązowe się zrobi i wtedy połączymy się ponownie. No dobra, łączę się z nami znowu. Teraz właśnie dalszy ciąg. Mięsko może jeszcze nie jest brązowe, ale ja wolę, żeby było blade, żeby nie było tak bardzo smażone, bo no najzdrowsze to jest gotowane, tak? Także to mięsko w zasadzie może już być. Łączę się z wami teraz na chwilę, bo teraz dodamy sobie te wszystkie warzywa. Tartę. Marchewka, pietruszka, seler. Tak. I teraz por i pietruszka natka. A pietruszka natka to tak akurat w domu miałam dodatkowo, nie? I teraz to wszystko leciutko się podsmaży. Wymieszam. O, tak. Jeszcze troszkę przyprawię. No niestety my dużo soli używamy. Wszystko jest takie mocno, no może nie mocno, ale słone konkretnie. Jeszcze dodam, ale to później, dodam kobótka. Później jakoś będzie się po prostu gotowało. I teraz, moi drodzy, wleję wody do tego rondla, do tego wszystkiego. O, to już tak się wymieszało. Tak, nawet da już wspaniały zapach, powiem wam. I dodam tej wody tu. O, od razu ucichło. No i cóż, moi drodzy, teraz to musi się tak długo dusić. Oczywiście co chwilę będziemy dodawać wody, ale tego już pewno nie będę nagrywać tak długo, aż weźmiemy kawałeczek mięska do ust. Spróbujemy, jak jest mięciuśkie, rozłazi się, wtedy możemy dalej robić nasze danie. Tutaj, żeby fajnie się dusiło mięsko. Aha, możemy już tego kogutka też włożyć, bo już mamy wodę. On też da swojego smaku. To jest akurat kogutek wołowy. Ja bardzo lubię. Później lubię, jak pachną palce po nim. Dobra. I myślę, że jeszcze wezmę troszeczkę mniejszy ogień. O, na siódemeczkę. I to, kochani, przykryję. I tam mam takiego chłopka, który pilnuje, żeby przykrywka miała tutaj przelot powietrza. O, i wtedy nie będzie mi kipiało, bo to będzie po przykrywce spływać z powrotem do garka. No i cóż, moi drodzy. Teraz będzie jakiś tam czas przerwa znowu. Aż mięsko będzie miękkie. Ja w międzyczasie po prostu obiorę ziemniaki. No tego już nie będę wam pokazywała, to wszyscy wiedzą, jak się obiera ziemniaki. Przygotuję ziemniaczki. Może jeszcze za chwilę połączę się, bo mam w słoiczku buraczki tarte.
I zrobię z nich taką suróweczkę. Moi panowie bardzo lubią. Cebulkę dodaję, troszkę oliwy, pieprzu, soli. I taką suróweczkę zrobię. Za chwilę się połączę tą suróweczkę robiąc. No, witam ponownie. Więc tutaj w miseczce mam buraczki ze słoiczka takie gotowe. Ale ja sobie je przyprawiam po prostu po swojemu. Więc tnę jedną marchewkę. Co mi się tam język plącze. Jedną cebulkę. Tylko ta cebulka chyba jest jej za zimno, bo nie chcę swojego futerka, żeby mi zdjęła. Nie puszcza, ale damy sobie radę z nią. Niech ona się tu nie sprzeciwia, bo ja jestem większa od niej. Pokroję bardzo drobno, bardzo lubię cebulkę dodać, ale jest warunek, że ona musi bardzo drobniutko być pokrojona. No, jakie to uparte przedmioty martwe są czasami i złośliwe. Tak. O, proszę bardzo, pięknie cebuleczka pokrojona. O, tej dupki nie biorę, bo ona się krzywo kroi i wtedy duże kawałki mi tam wpadają. A ja nie lubię takich dużych kawałków cebuli. W ogóle w mało rzeczy daję cebulę, ale niektóre rzeczy tak. Taką na przykład suróweczkę z kiszonej kapusty identycznie robię. Wyduszam sok, dodaję cebulkę, pieprz, sól. Do kiszonej kapusty trochę dodaję cukru. Tu nie, bo buraczki same w sobie są słodkie. O, proszę bardzo, widzicie, co się robi z cebulką? Dobra, i teraz ja tą cebulkę dodaję sobie tutaj. A tak dla Waszej wiadomości, proszę bardzo, mięsko się już dusi, tak? Widać? Widać. A jakie zapachy, nie uwierzycie. I teraz właśnie, może na razie to dam na bok. Daję sól, daję pieprz. Tak. Sól dam tak z miejscowniczki, bo jest mało w niej. O, dobra. I daję troszkę oleju. I to jest cała magia mojej surówki. Próbowałam kilka razy robić w zasmażce, nie podchodziło mojej rodzinie. Ale najlepiej lubią surówki właśnie w taki sposób robione. Ja to wymieszam wszystko, czyli oliwa, cebulka, buraczki, pieprz i sól. I oto cała magia. Uwierzcie mi, że jest super. A pewnie nie jeden zna to i tak samo robi. Może ktoś coś jeszcze dodaje. I to, kochani, wstawię teraz do lodówki. No i moi drodzy, teraz musimy się. Halo, jesteście tam? Teraz musimy się pożegnać na jakiś czas znowu, bo ja będę czekała, aż mięsko się zrobi mięciutkie, bardzo mięciutkie, bo jest wtedy najsmaczniejsze. No i cóż, jeszcze jakieś tam przyprawy do gularzu dodamy. Będziemy próbować i przyprawiać. Także na razie, do zobaczenia. No, witam Was, moi kochani, ponownie w dalszej części mojego gotowania. Mięsko już jest bardzo mięciutkie. Próbowałam, uwierzcie mi. Teraz będę chciała przyprawić i zagęścić ten sosik. Sorry, że mnie nie widać, kiedy to robię, no bo niestety kamerzysta po pracy śpi i jest to troszkę niewykonalne. Telefon stoi na statywie, ale cały czas coś mówię, więc cały czas mnie słyszycie. Dobra, tu postawię tak, żeby było garnek widać. Ja teraz zrobię tak. To się zrobił taki, o właśnie, sosik. Dużo warzyw. Spróbujemy, czy dobry, moi drodzy. Spróbujemy. Chcecie spróbować, czy dobry? Uwierzcie mi, dobry. Mało słony. Niedobry. Troszkę go jeszcze doprawimy, ten sosik.
będzie miał intensywniejszy smak. Damy mu jeszcze jednego koguta. Chociaż to nie jest kogut, tylko to jest wołowinka. To jest mały wołek. Dobra. Ała! No, na własnych waszych oczach krzywdę sobie robię. No ładnie to, nie? Ładnie. Dobra. Teraz jeszcze raz spróbuję. Czy to wystarczy? Tak. Spróbujemy jeszcze raz. O, proszę bardzo. Kurde, nie uwierzycie, ale seranę zrobiłam. No. Gotuję dla was z takim poświęceniem, moi drodzy. Aż się pokaleczyłam, tak wam chciałam pokazać. A teraz tutaj chcę jeszcze dodać dla smaku jakąś tam przyprawę wołową, tam gulaszową. Nie wiem, co to jest za przyprawa, coś tam z tego wyjdzie. Ła, jak mnie piecze to. Dobra, o, już ma zapach. Damy większy ogień. Teraz nam tutaj się przyda, żeby szybciej się wszystko gotowało. Dobra. I kochani, damy troszkę mąki, troszkę. Damy troszkę mąki. Za dwa pająki. Dobra, nie za dużo. Bo sosik jest w miarę gęsty. Teraz weźmiemy mu jakiegoś trzepaczka. A. I rozszczepiemy tym trzepaczkiem, bo wtedy nie ma grudek. A sosik nasz najlepiej smakuje, jak nie ma grudek. Przyznacie? Bo jak takie kluchy pływają, to tak nie bardzo. I teraz dodamy sobie to do naszego garczka. Już ma fajny smak, zapach gulaszu. Do tego się, a miałam obrać ziemniaczki, jak się z wami rozstałam, ale nie obrałam. Ale tak jak już mówiłam, ziemniaki każdy wie, jak się gotuje, jak się obiera. Po prostu najbardziej chodziło mi o ten sosik i o te buraczki. Od jakiegoś czasu właśnie je tak przyprawiam, bo kiedyś robiłam, ej, wyłaź mały. Bo kiedyś raczej robiłam po prostu buraczki zasmażane, ale taki kit się robi. Może za dużo mąki dawałam, nie wiem. Teraz jak to mi się zagotuje, zobaczymy, dosyć gęsty sosik wyszedł. Ła, dobre. Uwierzcie mi, że dobre. Pycha! Pycha, pycha! Więc co, moi drodzy? Chłopka zabieramy, niech idzie, bo mu się dupka poparzyła trochę. Tak wygląda mój sosik, który właśnie kończy się gotować. Zgęstniał. W zasadzie to jeszcze, wiecie co, chciałam kończyć, ale przypomniałam sobie, że dobrze jest do gulaszu dodać troszkę przycieru i on wtedy, ajajaj, nie mogę się dostać do przycieru, to jest gorsza rzecz. Dobra, szczyptę przycieru, to on dostanie takiego smaczku, ale naprawdę troszkę, widzicie, jedna mała łyżeczka. O. I to będzie taki bardziej smak gulaszowy, bo skoro zupa gulaszowa ma przecier, no to i gulasz ma przecier pewnie, nie? Teraz on musi się rozgotować, ten przecier. O, tak. I cóż, moi drodzy. To będzie już teraz naprawdę koniec. To się jeszcze chwilę pobulgoczę. Ja teraz będę kończyć. Zachęcam was na kanał Rodzina Januszy. Tam już przekroczyło 1000 obserwujących, jest 1100.
No, naszym celem jest, żeby było, nie wiem, 2100. Zapraszam do tej subskrypcji, do tego dzwoneczka tam, co jest, tylko dyn, dyn i już jesteście. No i oczywiście do kciuków. To jest kanał YouTube'a. Rodzina Januszy, gotujemy z rodziną Januszy. Kurde blaszka, ale pachnie! O! Ojej, zaraz zjem to! Jezu, jak to pachnie! O, chyba się kamerzysta obudził, ale się obudził, co? Jak myśmy skończyli! Cześć, pa! Ja Smacznego! chcę to zjeść!